Siemaneczko Maryczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo to jest taki teścik modyfikacji. Mamy tutaj, jak sami widzicie, buraki czerwone, więc chcę przetestować taką fajną kopaczkę. Jest to modyfikacja, wypożyczyłem ją, jest od Grima, jak sami widzicie. Dodatkowo jest ona, jako wiadomo, modyfikacja, ale patrzcie, jest delikatnie tańsza, pozwala nam kopać to wszystko. Plus, wiadomo, buraka podstawowo. 10 na godzinę, 10, 3 metry, 9,1, 9,1, 8 ton. To ma 6, więc mamy tu 2 tony więcej w zasadzie. Plus do tego to jest 3 metrowe. A jeśli chodzi o tak właśnie marchewkę i tak dalej, no to w zasadzie mamy, jak sami widzicie, jednorzędowe. Troszeczkę to, wiadomo, zajmuje takim. Tutaj mamy, moim zdaniem, najlepszy kombajn, jeśli chodzi o marchewki, bo ma swój zbiornik. Czy ogólnie buranaki, czy pasternak. A przy okazji, tak to mam jeszcze inne elementy, lecz uważam, że nie są tego jakby warte. W sensie, to jest w zasadzie lepsze poprzez rozmiary. Dlatego wziąłem i chcę to przetestować. A tak między nami ogólnie, chyba zauważyliście, że mam jakąś inną grafikę, nie? I ja nie wiem, co się stało, czy kopnęli, ktoś mi kopnął w komputer, czy coś podmienił mi w kompie, ale mogę powiedzieć tylko tyle. Mam bardziej stabilne 60 FPS-ów niż się spodziewałem, co jest dla mnie w ogóle szokiem, bo sam jestem zdziwiony, że mam takie stabilne właśnie 60 FPS-ów. Patrzcie, lusterka tego. W tym momencie jak nagrywam na przykład mam 54 FPS-y, ale jak nie nagrywam to mam te 60, więc wow, jest to dla mnie dziwne. Ale z drugiej strony jest to spoko. Po trzecie chciałbym wiedzieć jak na jakiej zasadzie to działa, bo nagle coś mi kopnęło w komputer. Zobaczymy jak długo, nie? Bo ja lubię grać na 60 FPS-ach stałych. Przykładowo w tym momencie jak tak jedziemy mam stałe 60 FPS-ów, więc nie mam co narzekać. A czekajcie, patrzcie, mam nawet powyżej, żebyście sobie zobaczyć mogli, to wam włączyłem. Ja nie wiem, nawet o, tu mam 53, takie ten. Ale takie wiecie, 53 do nagrywania jest jeszcze ok. Jak wtedy miałem, kiedyś nagrywałem i miałem po 40 FPS-ów, no to nie ukrywam, uważam, że to jest wtedy mało, nie? Ale jak teraz ta ilość, którą mam, to jest sam raz. I tak, tak jak mówiłem, są to testy przeprowadzane. Pole tutaj kupiłem sąsiada, no nie ukrywajmy, trochę go okradam. Chcę zrobić testy po prostu tego sprzętu, no bo jest to dosyć ciekawe. Ma to 3 metry, można tym od razu też buraki kopać, więc wiecie, do wszystkiego by był w sam raz. Ale w zasadzie, tak mówiąc, takie buraki zwykłe powinniśmy móc tym kopać. Dlaczego? Bo są w zasadzie takimi burakami jak te cukrowe. Marchewka może jest dłuższa, czy pasternak tak w zasadzie, ale nie kryjąc, też nie ukrywam, zasadniczo powinniśmy móc to wykopywać tą maszyną. Jest moim zdaniem to bardzo mocno prawdziwe, z perspektywy po prostu, nie? I zaraz pełni jesteśmy rurę, z której to strony ma. Dobra, czyli trzeba będzie tu wycofać sąsiedzi i sąsiadki. Gdzie ja przyczepy zaparkowałem, ich znam. I to tak naprawdę. A, pod wiatą. Zapinam. O kurde, mamy wapno na jednej przyczepie. Oto się nadziało. Dobra, to po prostu to wapno wysypię tutaj sobie i niech to leży, a my pojedziemy, wiadomo, z całym zestawem. Koło ziarna chyba nie będzie problemu, nie? Wapno, jak widzicie, jest podmienione i ładnie to wygląda. Trzeba zajechać, podjechać, wysypać kombajnik. My stoimy tam na tej drusce za polem. Okej. Okay. Jak są małe jakieś szczecinki czy coś na odcineczku, to dajcie znać w komentarzu, widzowie. Bo chciałbym wiedzieć, czy coś takiego będzie widać właśnie w filmie już. Nie powinno być zbytnio chyba na filmie tego widać. Mogę ja mieć w zasadzie takie przycinki, ale uważam, że jeśli chodzi o film, to w zasadzie ich nie powinno być. Ale wiecie, kto wie. I po trzecie, jeden zbiornik jest tu z przejazdu i kawałka, więc kurczę, sypię ten buraczek czerwony, troszeczkę będzie z tego, wychodzi na to, nie? Dawaj, syp to kolego, syp, 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 kurde, nie cofaj, bo mi z górki leci. Cały zestaw się, kurde, wiecie, chwieje. Ładnie tu sypię, więc jest perfekto. I ta tekstura. Lepiej to wszystko wygląda, jak jest cieniowane. Cieniowane zboże, cieniowane buraki, cieniowane, nie wiem, byle co, od razu jest lepsze. Ładnie po prostu, nie? Aha, to widzieliście. GPS-a jak mam. Tu sobie też ustaję, chcę tak ładnie zaparkować równo, bo no, wzdłuż drogi, nie? Chcę zaparkować ładnie wzdłuż, więc będzie spoko. Dobra, bierzemy kombajn i jedziemy dalej. A, fajnie, że wywaliłem sobie GPS-a. Mam nadzieję, że idealnie złapię. Okej, okay, jest dobrze, nie ma problemu, więc możemy jechać dalej, kopiemy. A tak to widzowie, wiadomo, szkoła się zaczęła. Możecie dać w komentarzu, czy wam się podoba, czy nie. Po drugie też możecie dać znać, czy grafika tamta, którą miałem w poprzednich odcinkach,
czy wrócić nie do niej, bo wiecie, jednak odcinki były kręcone na najniższych, czy zostać jednak przy tej wyższej, bo nie ukrywam, mi to obojętne z jednej strony, czy gram na najniższej, czy najwyższej, ale na najwyższej się czuję lepiej. Chodzi o to, że jest satysfakcja lepsza, wiecie o co gaman, że po prostu czuję, że jakby ta grafika wpływa troszeczkę na tą grę, bo graficznie po prostu lepiej oddaje dla mnie, nie? A jak to jest dla was, dlatego też się pytam, bo chciałbym się po prostu dowiedzieć. Po trzecie, buraczki są kopane, które będą w farmingu 25, czyli ogólnie wiecie o tym, ile będzie upraw nowych? O mój Boże, z tego co się dowiedziałem, to bardzo dużo, a nie chcę wam spoilerować, więc zalecam poprzeglądanie też internetu, jeśli chodzi o to, więc możecie się dużo rzeczy na ten temat dowiedzieć. Przy okazji ten sprzęt nie ukrywam, tak myślę w zasadzie. Chyba to jest dobry sprzęt, który będę korzystał. Jest to modyfikacja, wiem, ale jako modyfikacja bardzo fajnie przerobiona. Działa to bardzo dobrze, bo z tego co wiem, do marchewek, czy pasternaku, czy tych buraków nie ma innych sprzętów, ale w zasadzie czerwony burak chyba powinien móc być wydobywany przez tego Grima, bo to jest do buraków cukrowych, ale burak jeden drugiemu chyba jest równy, mi się wydaje, nie? W sensie, wiecie, ich położenie czy coś takiego, nie? I mam nadzieję, że dojadę do końca, bo jednak tutaj tonaż już leci, kurde, dużo leci. Dobra, tu se zawrócę, będę pełny jak zawina, albo jednak nie, trochę zabrakło, oj, prawie rowu tu złapałem. Wracając do faktów ogólnych, no ja jestem w szoku w ogóle, że odpaliłem sobie tak for fun tą grafikę, coś mnie po prostu podkusiło, nie? Odpalam, a tu nagle taka sytuacja. Ja nie narzekam, jedynie co to się cieszę mocno, bo dzięki temu, że przetestowałem, to przypadkiem odkryłem, że mogę mieć taką grafikę. 3 kilo? Dorzuć tam do fulla. Dzięki. Aha, kombajn pełny i jest niewyłączony, czyli nie zbiera, ale się nie wyłączył, dobra. To bierzemy, lecimy po zestawik, podjeżdżamy. Fajnie by było, jakby mi się udało taki, wiecie, podjazd zrobić, żebym sobie od razu też miniaturkę walnął, ale patrzcie tu cienie, ojej, jak to ładnie wygląda z tymi cieniami i tak dalej. Jak dla mnie to jest po prostu przepiękne i ogólnie nie wiem, co z tymi burakami zrobię, ale okej. Możliwe, że je od razu sprzedam, bo w zasadzie nie mam co z nimi robić, ale na pewno wiem, że ładnie to wygląda i ten kombajn w zasadzie lepszy, no bo jednak ma, wiecie, zbiornik swój i tak dalej, ale taki oficjalny kombajn uważam, że ten jest najlepszy, tak jak mówiłem, bo ma 5,5 tonażu, żeby pomieścić, więc może o 3 tony tutaj, no 2,5 w zasadzie jest mniej, ale jest w grze jednorydlinowy, więc jest ok. Ten w ogóle zbiornika nie ma swojego, co uważam, a nie załaduję go, dobra, załadowało, co uważam, że on powinien mieć własny zbiornik, patrząc ogólnie na wymiary i taki kombajn, to jest trochę też nielogiczne jak dla mnie, nie? Dobra, druga przyczepka, syp tu kolego ładnie i gasimy, niech tu stoi i będzie super, pole zsypane, więc lecimy dalej. I ogółem kombajn uważam, że dosyć mocno oddaje i on tam zbiera, żeby nie było przypału. Składaj rurę i jedziemy. Dobra, mam opóźnienie tam do zbiornika, przecież wsypuję, muszę pamiętać o tym. Tak na logikę, bo przecież muszą po tych taśmociągach najpierw do zbiornika dolecieć te buraczki, ale na pewno jestem pewny jednego. Kombajn oddaje, jako modyfikacja polecam, moim zdaniem. Wiadomo, jest ona z ModHuba, więc nie musicie jej daleko szukać. I link macie w opisie, więc to też bezpośrednio, ale jeśli chodzi ogólnie, ona jest z ModHuba, więc ja bym zalecał po prostu nazwę tej modyfikacji wpisać w grze, żeby jej nie ściągać, wiecie, ze strony i później bawić się wrzucanie do folderu mods, lecz od razu w grze pobrać, bo jak jest na ModHubie, to bezpośrednio jest w grze, więc ułatwione życie, wystarczy, że sobie ją pobierzecie i macie mniej roboty, nie? A ja tak to tutaj zbiorę to pole, zobaczymy ile ono w ogóle sypnie, bo to też jest dobre. Tutaj mamy sąsiada jakiś, kto tutaj żyje, płotem ogrodzony. Do pola kawałek tutaj jest teren. Ogólnie tak myślałem tu poprzeczniak kasę walnąć, ale kurczę nie wiem, bo chodzi o to, żeby te buraki po prostu mnie nie denerwowały. Znaczy buraki, no buraki, nie wiem, mówię buraki na to i mam wrażenie, że źle mówię, nie? A wiecie dlaczego? Jednak to jest burak czerwony, a nie burak cukrowy, a ja cały czas burak cukrowy w głowie, nie? Jakiś nieprzyzwyczajony jestem, że no po prostu uprawę dodali nową do tego farminga, nie? A do 25 jeszcze ryż po prostu, nie? To co wszyscy, każdy już wie, to mogę akurat zaspoilerować. Ja nie wiem, to ma 8 ton. A kurde, te buraki lecą jak ta lala, 10 na godzinę jadę. Nie jest to jakaś zawrotna prędkość, ale bardzo myślę normalna.
patrząc na to, że to ma 3 metry, w zasadzie, kurde, tak się zastanawiam nad tą łęciną jedynie, nie? No bo tutaj jest przed zastosowaniem, widzicie, łęciny, że trzeba. A tutaj sobie jadę po prostu i łęcin nie usuwam. Bo fajnie właśnie mieć taki kombajn, który łęcin nie musi usuwać, ale wiadomo, nie każdy jest taki super i w tym jest problem, nie? I kurczę, naprawdę to sypie. Dobra, tu już sobie podjadę sam do tego, do ciągniczka, się sypniemy. Myślę, że to się i tak nie zmieści, bo w zasadzie przyczepa druga też już jest przepełniona, więc od razu trzeba pomyśleć, gdzie to będę woził na skup. Czyli tak, gdzie tu mamy buraczki, 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 tu są zupki, buraczki. Jeśli chodzi o buraczki, to najlepiej opłacalne, wiadomo, pociąg. No co innego, kurde, może być, nie? To po prostu na pociąg to wywiozę im z głowy, nie? Gaszę, kolego, żeby nie tracić. My jedziemy na sten, jedziemy to zawieźć tam, bo wiadomo, samo się nie zawiezie. Przydałby mi się tu na pewno pracownik, w sensie ktoś, z kim mógłbym tutaj nagrać ten film. Byłoby łatwiej, wiadomo, bo jedna osoba by, wiecie, woziła tutaj ciągniczkiem, ja bym na przykład kombajnem jeździł w tym wypadku i byłoby luźniej. Ogólnie jesteśmy po lewej części mapy, a skup jest po prawej, więc ja w ogóle polecę polną, bo uważam, że chyba polną drogą jest łatwiej, a bardziej szybciej. Bo patrzcie, polecę tu, tu i jadę na wprost i tu i jestem na skupie. A tak to tutaj na ten, później objeżdżaj tu, no logicznie, nie? To ktoś może mi tutaj zarzucić, ale możecie też powiedzieć, czy jadę ok, czy nie. Waszym zdaniem. A tak między nami, daj suba, daj. To nic nie kosztuje, a bardzo mi pomaga w rozwoju. Zostaw też tego łapkacza w górę, wiesz, lajka, bo to też pomaga w rozwoju. I dzięki wielkie, bo pomagasz mocno w rozwoju. A przy okazji, widzowie, mogę wam powiedzieć jedno, że ja jestem w szoku, że farmik tak ładnie chodzi. Jeżeli to będzie dłużej tak chodziło, to będzie więcej odcinków z farminga, jeśli chodzi o to, ale w gatunku ładna grafika. Bo wiecie, póki chodzi mi to tak płynnie, no to trzeba korzystać. Póki jest to dobrze działające, a ja do tej pory nie wiem, co się stało. Normalnie nie miałem tyle FPS-ów na takich ustawieniach i tak dalej, a to już drugi dzień, gdzie mam takie FPS-y. Więc stwierdziłem, że nagram odcineczek. Ogólnie też ruch drogowy by się zdało włączyć, bo go wywaliłem, nie? Ruch samochodowy włączony, ja jadę tam do skupu i się widzimy. Mamy to, dojechaliśmy do skupu, więc sypuję to. Od razu też tego nie będziemy sprzedawać, jeżeli o to chodzi. Jedynie tylko sypuję tutaj na skup. Później wiadomo, trzeba będzie pomyśleć, za ile to sprzedamy. Czy sprzedam to, wiadomo, w tym miesiącu, czy później, czy dokładnie kiedy. Bo jednak ja chcę trochę oszczędzić i ja nie chcę kasy tracić, chyba każdy rozumie. Plus do tego mam tu jedną mniejszą, większą przyczepkę, jak każdy wie. Są tutaj dwie rozwojówki. W przyszłości, wiadomo, będę jeszcze większe kupywać, bo Metal TH jeszcze mam jeden tam chyba większy, czy ta z przodu jest największa, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie jest największa, więc wiadomo. Plus do tego myślę o sprzęcie właśnie do marchewek kupić i później też posiadł sobie tutaj na tym save'ie ogólnie, będą marchewki szły i tak dalej. Tylko problem jest taki z założenia, że nie wiem, czy się ze wszystkim wyrobię, bo jak sami wiecie, w listopadzie 12 już farming 25, więc w zasadzie tego się akurat obawiam, żeby się w czasie wyrobić, nie? Chodzi o to, że przejdę na farminga 25 i wtedy wszystko w zasadzie się porzuci, nie? Ale tam w zasadzie też są maszyny, tylko trzeba będzie się rozwinąć, żeby w to pójść, nie? Dobra, jeźdź tym samochodem, by skręcać. Dzięki. Więc dojeżdżam i się widzimy na polu. Sąsiad tutaj sorgo ma z tego, co widzę. Niech rośnie, bo może zostać cięte jako misja. Zrobić misję można by było i sobie ładnie zmucić, tylko w zasadzie ja nie czuję klimatu sorgo, jeśli chodzi o Polskę. Dosypię to od razu, bo dlaczego by nie, nie zaszkodzi, jak mamy taką możliwość. Więc dawaj to trochę do gazu do przodu i od razu syp, kolego, bo trzeba to dosypać i lecimy. Ogólnie, jeżeli dobrze widziałem, zaraz to się ukaże, udowodni bardziej, tylko niech mi to sypie. Które jeszcze nie składaj rury, bo miejsca nie masz teraz. Jak dobrze widziałem, to 3 metry równa się 4 tutaj rzędy, które zbiera od razu, więc spoko. Czyli 4 rzędy naraz mi zbiera, dobrze wiedzieć. Przy okazji będzie taka, wiecie, informacja, bo normalnie, wiecie, te maszynki zwykłe zbierają po jednym, a takie 3 metry zbiera tutaj akurat 4 rzędy, więc sami wiecie, o 3 rzędy zawsze jest więcej, więc dlatego też się nie dziwię, że tak szybko, kurde, się zapełnia z jednej strony to 8 ton, marchewki tam 5,5 tony, to myślę, że trzeba było, wiecie, przejazd zrobić jeden, drugi i tak dalej, troszeczkę to by było, nie? A tak to jesteśmy po prostu na plusie i na luzie. Ja chyba będę kółka teraz zrobił, bo się tu lepiej opłaca,
bo wiecie, rurę będę nie musiał wystawiać, tylko sobie podjadę po prostu. W sensie nie będę musiał zmieniać pozycji w ogóle, tylko sobie po prostu podjadę i mam wszystko z głowy, nie? Widzę, jak wam się podoba cały komplet tutaj, jeśli chodzi o tego zatorka właśnie w połączeniu z tym Grimem, jeśli chodzi o ten fakt, bo chciałem zobaczyć wasze opinie, bo ja uważam, że połączenie tego zatorka plus tej maszyny oddaje, tylko pytanie, tak trochę głupio zapytam, to ile koni potrzebuje? 185. No to troszeczkę ciodnik jest za słaby. Aha, mam Case'a na promce, ale jego nie będę brać, bo uważam, że... Czekaj, to jest ten większy? 14? Tak, to jest ten większy. Większego my nie chcemy. Trochę za duży sprzęt. Dobra, ale wracając do tego faktu, co chciałem sprawdzić. 171. No to parę koni w zasadzie za mało ma, ale jeśli chodzi o taki komplet połączenie, ładnie to wygląda, nie? A i tak to są tylko testy, więc nie ukrywajmy, później ten sprzęt zwracam, bo chciałem się zobaczyć, czy to jest warty zakupu, a będę kupował, jeśli chodzi o tego save'a, właśnie kombajn ten 5,5 tony, jeśli chodzi o fakt marchewek, czy pasternaku, czy czerwonych buraków. Plus do tego ogarnie się to, jak kasa będzie, bo póki co chyba jestem zadłużony, nie pamiętam na ile. Parę groszy tutaj zadłużenia, a nie, nie jesteśmy zadłużeni, zwróciłem już wszystko, dobra, bo byłem zadłużony, bo musiałem kupić jeden sprzęcik na farmę, ale jak go kupiłem, ogarnąłem sprawę, odsprzedałem tam zboże, które miałem na sprzedaż, a jeszcze coś właśnie mi zostało od sprzedaży, tak z ciekawości, a mam teraz jeszcze rzepak, patrzcie, za 600 tysięcy, jajka to myślę zostawię, pszenica zostaje, bo na kury, ale no, 2 miliony mamy ogółem, więc z takich pieniędzy na pewno myślę, że uda mi się jakoś zdobyć na sprzęt, który w zasadzie będzie nam potrzebny pod marchewki i pod inne rodzaje roślin. Plus do tego rozkładam może już rurę, która jest nie z tej strony, kurde no. Andy, naucz się jeździć, dobra? Ja muszę to ogarnąć serio, czyli zacząć jeździć z dobrym kierunkiem, bo póki co, to jak widzę, jadę nie z tej strony, super, nie? Ale wiecie, z czasem się tu ogarnia, jak się nauczę, jak ta rura jest i tak dalej, bo kombajn ma zlewę, ja taki zwykły kombajn, nie? Jeśli chodzi o to, bo chodzi mi, kurde, stój! Chodzi mi o taki zwykły, czyli na przykład taki, to ma, widzicie. I właśnie, jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszam. Się dowiecie, skąd jest ta nowa i tak dalej. My zjeżdżamy. I jedziemy sobie tutaj ogarnąć. Przy okazji fajny odcinek, myślę, że taki testowy na modyfikację. Jeżeli ktoś właśnie szukał jakiegoś kombajnu innego, coś wiecie, typu, to już macie jak tutaj na tacy. I tutaj przyczepę wchodziło 8 ton, nie idealnie czasami. Więc w zasadzie taki jeden zbiornik to jedna przyczepa, troszeczkę ciekawie, nie? Bo nie pamiętam, ale już jest 50%. Kurczę, zaraz się okaże. Ale mi się wydaje, że tu więcej wejdzie, patrząc na to, no. Tu nie jest 8 ton, trochę więcej. Pytanie dokładnie ile? A bo na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi, nawet ja w tym momencie, bo nie pamiętam, ile ta przyczepa ma, czy nie czasami 8,5. Jest duże prawdopodobieństwo. Tu w ogóle są buraki do wykopania obok. W ogóle tym sprzętem mógłbym tutaj te 3 pola od razu skopać, nie? Ale wiadomo. Nie chcę tu czytować czy coś. Buraki for fun sobie kopię, bo jak widzicie, małe nawet pieniądze z tego są. Bardziej to jest właśnie założenia tutaj tego odcinka i samego kształtu jest testowanie tego. Bo chciałem przetestować ten sprzęt, a przy okazji stwierdziłem, co mi szkodzi, nagram odcinek. Więc teraz muszę po prostu dobrze zawrócić, czyli zawracam od razu tutaj, żeby mieć rurę z dobrej strony i później zawijasy takie będziemy robić, bo innej opcji tutaj nie widzę. Bo chcę jechać dobrze i żeby to lepiej wyglądało, nie? Tak to dajcie w komentarzu znać właśnie, jeśli chodzi o to, czy ta maszyna jest bardzo realna względem, wiadomo, do buraków to jest maszyna oficjalnie i tak dalej, ale czy do buraków tych czerwonych, niecukrowych, czy... Mógłbym tym kopać też marchewkę i pasternak oraz tego buraka. Jeśli chodzi czerwonego, co właśnie robimy w zasadzie, bo chcę po prostu wiedzieć, jak wy na ten temat sądzicie, czy to jest dosyć realne, czy nie. A tak to wjeżdżamy i lecimy. I teraz głowa w dzień... Aj, tu nie ma baga. Bo patrzcie, mam w ogóle moda, że odwracam się tak jak realnie, nie? Że nie patrzę bezpośrednio, tylko ten kąt nachylenia jest. Mam jeszcze moda takiego na zooma. Fajne właśnie rzeczy takie, które mogły być w zasadzie podstawowo w grze, bo to jest bardzo realne, a nie, że się obracam tak jak teraz na przykład do przodu, nie? Tylko do tyłu w zasadzie, nie? A i tutaj gaz jest troszeczkę inaczej, jak widzimy. Ale zatorek myślę, że oddaje. Jeśli chodzi o ten ciągnik, jest moim zdaniem bardzo fajny. Jeśli chodzi o sam fakt, jeśli miałbym mieć taki ciągnik na swojej farmie w realu na przykład, nie? No to byłoby wręcz nawet kozacko. Ktoś go ma w realu, pochwal się w komentarzu. Dwa przejazdy ostatnie.
Więc uważam, że myślę, że zmieścimy to, bo to jest jeden i drugi przejazd, później to sprzedać, znaczy sprzedać, wywozimy na pociąg tam i prawdopodobnie tego od razu też sprzedawać nie będę, ale jeśli chodzi o całkowity tu kształt tej maszyny, sprawa jeśli chodzi o właśnie tą maszynę całkowicie, jest to super sprzęt. Odpalę Ursusa i jedziemy. Kurde, jak ja się dziwnie czuję, jak to ładnie wygląda, nie? Jak ja grałem na najniższej grafice, a teraz gram na najwyższej, ja nie wiem co się stało, że nagle wszystko lepiej działa, nie? Tutaj wejdzie akurat całość, ale kurde, to co jeszcze dokopię, pytania. Fajnie by było zmieścić, nie? Dobra, jedziemy. Zbieraj mi tam, rurę składam, bo nie muszę mieć jej rozłożonej. W zasadzie mógłbym mieć ją cały czas rozłożoną, bo to nie jest żaden problem. Ale z drugiej strony lepiej mi się jakoś bez rury jedzie, nie będę ukrywał, więc sami rozumiecie. Jedną rzecz tylko może bym poprawił, jeśli chodzi o tą maszynę, żeby po prostu kosztowała tyle, ile ta oficjalna. Wiecie, możemy nią zbierać buraki i tak dalej, ale ma jeszcze tonaż większy o 2 tony, czyli te 8, to żeby tam delikatnie cena była większa za, wiecie, zbiornik delikatnie większy, na przykład tego, nie wiem, 1000 euro, o, niech będzie. I było, myślę, by wręcz cudownie, tak równowagę, żeby zachować. Bo tak to kupujemy ten sprzęt i wiemy, że on zawsze będzie jakby lepszy, jeśli chodzi nawet o rozmiar, więc samo tutaj za siebie mówi. Na pewno wiem, że jeszcze jeden zbiornik będę mieć, więc pytanie, czy ja to zmieszczę. Chyba tego nie zmieszczę za jednym zamachem, więc na dwa razy jeszcze będę musiał jechać i to wysypać. Zobaczymy. Myślę, że się uda teraz za jednym zamachem tutaj to ogarnąć. Ale czas nam wszystko pokaże. Na pewno wiem, że mam 90%, więc jest pięknie. Nie muszę tutaj się męczyć. Zbieraj mi to, kolego. Dzięki. Rozkładaj rurę. Dobra, 95%, więc dosłownie pełny zbiornik akurat nie jest. Ale faktem na przyczepę myślę, że to się nie zmieści. To jest, kurde, jeden taka problematyka, bym to określił. Dobra, podjeżdżam, uruchamiaj taśmociąg i lecimy. Sypuj, kurczę, do pełna. Dawaj tu syp. Jeszcze tam mam trochę. Liczę, że kurczę, no nie zmieszczę tego, nie ma opcji. Tu już pełno? No też już pełno, 8,5, no. 4,7 tony mi zostało, kurczę. Nie podoba mi się to. Ale no cóż, taki klimat. Napisz w komentarzu, jeśli dotarłeś do tego momentu, burak czerwony, a ja się żegnam. Siema!